czas poetów. Wiesław Szymański, poeta, dziennikarz, autor słuchowisk radiowych, publicysta. Jako poeta debiutował w 1975 roku na antenie Radia Białystok. Jego wiersze były drukowane m.in. w Nowym Wyrazie, Kierunkach, Poezji, Szpilkach. Waldemar Smaszcz napisał o nim: Wiesław Szymański nie traktuje poezji jako tylko pięknej sztuki słowa, ale widzi w niej przede wszystkim możliwość zapisania tych prawd, które najdobitniej można wyrazić właśnie w wierszu. Znajdujemy w jego dorobku utwory należące do liryki osobistej, wyciszone, kameralne wyznania i liryczne rozmowy. Nie da się jakby tak jednoznacznie powiedzieć, że oto jakiś tam moment olśnienia jest inspiracją do wiersza. Czasami inspiracją do wiersza jest jakaś audycja, którą się nagrywa, ludzie, których się spotkało. Potem, po zapisaniu tego wiersza, to się tak okazuje, że no, właściwie wiersz to jakby takie dotknięcie tylko tego, nie tematu, a problemu, sprawy, tego, co istotne w środku, w tej sytuacji, w tych ludziach. I wtedy przychodzi czasami pomysł, żeby napisać na przykład słuchowisko. A jeśli słuchowisko, no to ja sobie czytam. Napisałem i sobie czytam. I tam są dialogi. To, co tak bardzo lubię. Słowo, które jak roślinka zaczyna się od małej łodygi w wierszu, potem jest takim ładnym drzewem gdzieś w słuchowisku, w opowiadaniu, a wreszcie jest ogromnym drzewem z pniem, z koroną, z mnóstwem odgałęzień w dramacie. Drzewo słowa. Co wcale nie przeszkadza, żeby popełnić limeryk, żeby napisać fraszki. Kiedy człowiek zaczyna pisać, czy słuchowisko, czy dramat, czy scenariusz filmowy, zaczyna żyć życiem swoich bohaterów. I kiedy jest w ich świecie, to bycie w tym świecie normalnym, realistycznym przeszkadza. I to jest ciekawe. Jeśli ja pisałem Białe Światło Śniegu, to ja żyłem w tamtym świecie. Ja się musiałem stamtąd wyprowadzać do pracy, do rodziny, do dzieci, żeby być. I potem znów wracałem tam, szybciutko jak się tylko dało, żeby być z nimi. O, to jest to, co z człowiekiem czyni słowo. Nieobliczalne, nieprzewidywalne. Nam się tylko wydaje, że jak zaczynamy coś pisać, to wiemy, do którego momentu. My wiemy, ale potem jest ten moment otwarcia takich drzwi dalej i wtedy już nie wiemy, co będzie dalej. To jest ta taka przestrzeń słowa, szufladka w szufladce, a w szufladce jeszcze szufladka. I naprawdę nie wiemy, do której szufladki możemy dojść, bo im bardziej jesteśmy skupieni, im bardziej przeżywamy to, im bardziej jakby wchodzimy w to w słowo, które się w nas otwiera, no to te przestrzenie coraz się tak bardziej rozgarniają. To też tak może trochę, bo jesteśmy w teatrze, jakby odsłaniamy jedną kurtynę, już nam się wydaje, że jest scena, a tu jest następna kurtyna, więc jeszcze jedną trzeba odsłonić, jeszcze jedną i tak na dobrą sprawę ta przestrzeń słowa nie ma granicy. Nie ma końca. Poprzez to, no, że powoduje różne skojarzenia, takie czy inne, no jakby jedno słowo przyciąga do siebie następne, następne, następne. Podróż na wschód. Prolog. Najdroższa, przywiozę ci z podróży gałązkę jodły syberyjskiej, zieloną czerwcem, niechaj wróży pogodę serca ponad wszystkie zaklęcia, magię gwiazd układy. Zieleń przyniosę oczom twoim, oddech i spokój wielkiej rzeki, nad którą w smutku zatopiony tęsknotą malowałem brzegi nieba, a melancholią widnokręgi. Ciszę przywiozę ci z oddali, w igieł misterną sieć utkaną, niechaj o zmierzchu lampę pali, nadzieją niechaj budzi rano. Gałązka jodły syberyjskiej, czy oddasz za nią róże wszystkie? W zaułku bernardyńskim. Znam takie miejsce w Wilnie, gdzie bije inaczej serce, po ścianach jak grona winne pną się soczyste wiersze,
Rymy zbieram jak liście w czas poetyckiej jesieni, sonetów dojrzałe kiście podnoszę prosto z ziemi. Z dala od zgiełku świata na wąskiej ławce siadam, krużgankiem w refleksach światła dostojnie przechadza się Adam. Słucham starych kamieni, pieśni dachów łakomie pochłaniam, z zielonych dusznych cieni Miłosza się postać wyłania i świat się nagle rozpływa i jakby przestało bić serce i ktoś mnie gestem przyzywa. Znam w Wilnie takie miejsce.